Ta wiadomość ucieszyła mieszkańców osiedla Zastalowskiego, szczególnie okolicy ulicy Rzeźniczaka. Między blokami szybko rozległy się radosne okrzyki dzieci, które mogą bawić się na placu zabaw. Ten widok wynagradza kilkanaście miesięcy wypełniania papierów, wniosków i prowadzenia długich rozmów, papierologia ostatecznie została ujarzmiona. Dużo bieganiny przy tym, ale jak dzieci bawią, dzieci się cieszą, no to myślę, że mi się serce cieszy samemu, że coś się udało zrobić. Nie było łatwo, tak jak mówię, ta biurokracja jest dość duża i okazuje się, że taki plac zabaw no to jest, są sterty papierów, żeby to załatwić. Budowa tego placu zabaw jest jednym z niewielu projektów zrealizowanych w ramach tak zwanych zadań wspólnych, które w połowie finansowało miasto. Do 100 tysięcy złotych zainwestowanych w plac zabaw dołożyli również mieszkańcy. Dwa razy po 50 tysięcy to już jest 100 tysięcy, tak? Ani miasto nie jest w stanie za dużo zrobić samemu, ani wspólnota za dużo nie jest w stanie zrobić samemu. Jak się połączy siły, to jest możliwość zrobić więcej. Część mieszkańców jednak żali się na piasek, który wypełnia teren placu zabaw, ale wyłożenie ponad 130 metrów kwadratowych nawierzchnią tartanową pochłonęłoby dodatkowo 50 tysięcy złotych. Różne są zdania, którzy wolą tą bezpieczną taką nawierzchnię. Z drugiej strony jak się upadnie na piasek, to nic się nie stanie na tą bezpieczną nawierzchnię. Nie, nie zawsze przy większej wysokości są obtarcia. Także są plusy i minusy zawsze i oczywiście Koszt, tak, bo nie ma co się oszukiwać, ten tartan jest bardzo, bardzo drogi. To nie koniec inwestycji, jakie chce sfinalizować radny Gryko. W przyszłym tygodniu poznamy szczegóły planu budowy boiska trawiastego przy ulicy Batorego.